Witajcie. Mam takie dwie informacje a propos tego, co się dzieje u nas w polityce. No i trzeba by też poszukać jakiejś możliwości. Nie wiem, no po prostu nie można się tak poddać. I ludzie, którzy głosują przeciwko Polsce, może po prostu nie wiedzą, co robią. Tych świadomych raczej bym po prostu nie próbował przekonać, bo oni są, jak wiadomo, po prostu takiej opcji typowo antypolskiej, więc im wszystko, co gorsze w Polsce, to jest na rękę, tak to wygląda. Ale przejdźmy po kolei. Więc wczoraj byłem na spotkaniu z panią poseł. Pytałem, jak tam sytuacja wygląda w Sejmie odnośnie sławetnych 100 dni jaśnie panującego premiera i jego ekipy. No i słuchajcie, dowiedziałem się w sumie tego, czego się spodziewałem. To znaczy, że wyobraźcie sobie, że 100 dni tam, 100 jakiś tam czegoś on tam wymyślał, już nie wiem, nie pamiętam tych wszystkich kłamstw, ale coś tam powiedział, że 100 dni na jego po wyborach. No to słuchajcie, nie uchwalono ani jednej ustawy. Ani jednej. W Sejmie odbywa się zwykły cyrk, kabaret. Oczywiście showman tam robi co może, żeby to po prostu ośmieszyć tą instytucję. Kłóci się jakieś głupie uwagi takie po prostu, naprawdę żadnych konkretów, nic. Wyobraźcie sobie, że to jest chyba jedyny Sejm od początku właściwie historii Polski. Nie bałbym się tego powiedzieć, który w ciągu pierwszych 100 dni nie uchwalił ani jednej ustawy. Wszystko się odbywa na uchwałach, czyli takich, porównałbym to z dyrektywami unijnymi. Czyli właściwie to, słuchajcie, jak chcecie, to zróbcie, ale jak nie chcecie, to nie róbcie. To jest dyrektywa, czyli oni tam nam mówią, że dobrze by było, gdyby, ale tak naprawdę to nie musimy się w ogóle z tym liczyć. Takie jest status prawny dyrektywy. Tak samo identyczny status prawny jest uchwały. Ona nie dotyczy po prostu absolutnie niczego. Coś sobie tam wymyślili, ale stosować się do tego w ogóle nie trzeba. Naprawdę to nie ma żadnej formy prawnej. Więc to jest to. Tego się można było spodziewać. No a druga rzecz, to przy okazji też podjąłem rozmowę temat z członkiem Komisji Krajowej Finansów, ja nie pamiętam, nie zapamiętałem po prostu, o co tam chodziło, ale to po prostu człowiek, który w tym jest. No i między innymi rozmawialiśmy też o Zielonym Ładzie. Rzeczywiście, słuchajcie, rzecz polegała na tym, bo mnie to dosyć mocno zastanawiało, jak to jest możliwe, że Morawiecki podpisuje, słuchajcie, Zielony Ład i po prostu tak o. Otóż nie boję się użyć tego stwierdzenia, że ludzie, bo to nie tylko Morawiecki, bo to też inni premierzy innych wszystkich krajów Unii Europejskiej podpisywali ten Zielony Ład, de facto nie wiedząc, co w nim jest, ponieważ zostali moim zdaniem najnormalniej oszukani. Dlatego, że przedstawiono im zarysy Zielonego Ładu, o co w nim chodzi, i tutaj jako takie cele były jak najbardziej szczytne. Natomiast potem stała się sytuacja taka, że kiedy premierzy się zgodzili na zarysy, wziął w swoje łapy to niejaki Timmermans, znany wszem i wobec antypolak, taka po prostu menda społeczna, w ogóle nie wybrany przez nikogo do niczego, tylko on został zatrudniony przez swoich pobratymców w Parlamencie Europejskim, i oto on przy piwie albo wódce, po prostu siedząc z paroma podobnymi sobie kolesiami, słuchajcie, stworzyli dokładny plan tego Zielonego Ładu. Czyli dosłownie można powiedzieć, tutaj nastąpiło absolutne oszustwo, bo zarys to wiadomo było, w czym się będzie mieścił, a konkrety, które po prostu zapisano, jeszcze dano takiemu po prostu człowiekowi, to już jest w ogóle wstyd i hańba, i dano jemu, żeby on to streścił, spisał dokładnie, o co tam by mu chodziło, i między innymi właśnie chodziło o to, żeby zniszczyć całkowicie rolnictwo, żeby Europa nie była w ogóle rolnicza aktywnie.
żeby nie była taka rolnicza, tylko po prostu tu ma, ja nie wiem, po prostu ma bida z nędzą, jakieś safari, cholera wie co to ma być. Ma się po prostu wyludnić to wszystko, powymierać. Gospodarstwa rodzinne mają zrobić się, ma się zrobić z nich takie domy starców, taka hodowla po prostu tych wszystkich rolników, którzy mają po prostu wymrzeć z czasem. I oto oni przejmują ziemię, ponieważ nałożą podatki w takie sposoby, to będą takie podatki, gdzie nikt nie będzie w stanie ich zapłacić. Więc to jest jawna kradzież, okradanie ludzi z ich własności. Tak wygląda sytuacja Zielonego Ładu i między innymi to, o czym mówiłem wcześniej, mianowicie zakaz uprawy owoców i warzyw na własnej ziemi, własnych ogródkach działkowych, dzierżawy i tak dalej, nie będzie wolno nic. Kilka lat temu, ja pamiętam, mówiłem o tym, że Unia wymyśliła, słuchajcie, zakaz uprawy ziół. I tutaj zobaczcie, że jak daleko to poszło. To już nie tylko o zioła chodzi, ale i o w ogóle absolutnie żywność. Moje drogie panie, nie upieczecie już ciasta. Nie upieczecie chleba. Nie zrobicie sałatki w domu od babci z ogródka, otrzymawszy marchewkę czy groszek czy co innego. Dziecko nie zje już truskawki czy malinki z ogródka. Wiecie, przypomniała mi się taka sentencja, że kiedy niegodziwość staje się prawem, opór staje się obowiązkiem. Także, moi drodzy, wszystkie ręce na pokład. Musimy walczyć o nas, o nasze dzieci, o nasze wnuki. Tamta banda chce nas zniszczyć. Nie liczą się z nikim i z niczym. I tutaj się odwołuję teraz do ludzi, którzy być może tylko pozornie, być może z własnej niewiedzy, być może z chęci bycia modnym albo z potrzeby akceptacji są po niewłaściwej stronie. Po stronie tych, którzy właśnie urządzili nam to piekło, urządzają je cały czas. Nie mówcie, jeżeli się wstydzicie, boicie i tak dalej. Nie mówcie nikomu, na kogo będziecie głosować. Nie afiszujcie się ze swoimi wyborami. Na samym początku usiądźcie sami, pomyślcie, czy istotne jest to, że Grzegorz Braun wziął do ręki gaśnicę, czy istotne jest to, że Jarosław Kaczyński ma 1,65 m wzrostu, czy istotne jest to, że nie możemy w polskich sklepach kupować polskich produktów, czy istotne jest to, że od 1 kwietnia VAT na żywność drożeje do 5-0 stawki, schodzi do 5% stawki, ale tylko i wyłącznie na produkty polskie, bo te niemieckie, francuskie, holenderskie, inne tam takie, hiszpańskie czy włoskie, nadal otrzymują stawkę zerową. Zastanówcie się tylko nad tym. Nic więcej. Nie dajcie sobą manipulować. Bo podejście takie, że Braun zgasił świeczki, Kaczyński jest niskiego wzrostu, doprowadzi was tylko i wyłącznie do tego, że będziecie dumni z siebie, że zagłosowaliście przeciwko, zamiast być dumnym z tego, że zagłosowaliście za. A mamy wybór taki, że głosujemy za przyszłością naszych dzieci, naszych wnuków. Ja sobie nie wyobrażam, żeby nie można było choćby na tej łące wydzielić sobie kawałek
i posadzić truskawki. Żeby na tej łące wydzielić sobie kawałek i trzymać na przykład 5 kurek i karmić je tym, czym chcemy. Bo tak będzie sytuacja wyglądała, że od 2030 roku każda kura będzie miała mieć dowód osobisty, PESEL. I jeżeli człowiek zabije taką kurę, bo będzie chciał na rosół, to dostanie 20 tysięcy złotych kary. To nam Unia szykuje. Tu chcę wam powiedzieć wszystkim, możecie wieszać na mnie psy i tak dalej, mówić co chcecie, ale jestem za absolutnym i natychmiastowym wyjściem z Unii Europejskiej. To jest organizacja przestępcza i zbrodnicza. Bo to, co robią, to mieści się w kategoriach i przestępstwa, i zbrodni. Przeciwko ludzkości, tak. Mało tego, przeciwko własności. Dla nas, Polaków, własność jest rzeczą świętą. Absolutnie świętą. Tyle lat biliśmy się o to. Nasi ojcowie, dziadowie, pradziadowie ginęli właśnie za własność. Żeby ją tak oddać byle komu? Za nic? Nie wyobrażam sobie tego. Moi drodzy, wszyscy Polacy, ręce na stół. Głosujemy za prawicą w tych wyborach. Wyłącznie. Nie mówcie o tym nikomu, jeśli się wstydzicie. Ja na pewno będę głosował na prawicę. Trzymajcie się. Do następnego filmu. Cześć.